Wymieniłem złotówkę na samochód i oddałem go jednemu z was. Yeah. Ty, to na pewno twoja fura? Odjęłam mi mowę. Jezu, Syrek, jak ja się cieszę. Jaka fura, ja pierdolę. Dziękuję. Zastanawiacie się, skąd takie reakcje, skoro po poprzednim odcinku mieliśmy budżet tylko 13 tysięcy? Puściliśmy bluzy padu do sprzedaży na 24 godziny i kupiliście je za 132 koła. Wow. Po odjęciu wszystkich kosztów, takich jak produkcja ubrań, magazynowanie czy wysyłka, zostało z tej kwoty tyle, ale sumując to z 13 tysiącami mamy ponad 60 tysięcy. Zainteresowanie ubraniami było tak duże, że postanowiliśmy pójść za ciosem. Dlatego zrobiliśmy nową kolekcję Mojej Dupci, tak wyglądają nowe wzory, a każda osoba kupując ubrania na naszym sklepie będzie mogła wygrać samochód. Być może nawet lepszy niż ten, który oddamy w tym odcinku, bo takie jest DNA tej firmy. Powstała ona tak trochę przez przypadek. To jest taki dla nas side business i po prostu chcemy wam rozdać rzeczy. Zobaczcie nową kolekcję. Kryształki, czarne, mamy czarne i są jeszcze czarne. A na ostatniej odcisnę swojego chuja. No i przyszła pora na wybór zwycięzcy, co zajęło nam kilka dni czytania tysięcy maili. Spośród 99 wiadomości wygenerowanych przez sztuczną inteligencję albo jednozdaniowych maili, znaleźli się też tacy, którzy nagrali piosenkę. Jestem biedny, że ja. Albo film. Hejka, nagrywam ten filmik czwarty raz. Animacje. Zorganizuję domówkę. Więcej piosenek. Wojtku z YouTube'a. Prezentacje. Numer jeden, bo tak. Skeczyk. Takie troszeczkę gradient, tak? A inni starali się uargumentować, dlaczego to im przyda się samochód najbardziej. I to auto powinno trafić w dobre moje ręce. I szczerze, była to bardzo ciężka decyzja, ale w końcu ją podjęliśmy. Ten gość to Przemek. Siemano. Urodził się bez jednej dłoni i jest bramkarzem reprezentacji polskich zawodników po amputacji jednej kończyny. Czyli nadaje się tutaj. Aktualnie jest mu ciężko dojeżdżać do Poznania na treningi. To mój samochód popsuł się niedawno. A nas zauroczyło jego podejście do życia i dystans do tego wszystkiego. Mam przyjaciela, który niedawno zdobył nagrodę za gola roku na świecie. No i Mbappe i inne Hernandezy mogą mu buty czyścić. Tylko na zmianę, bo jednego ma. Siemanko Przemek, czy domyślasz się, w jakim celu do ciebie dzwonię? No myślę, że to pewnie w związku z tym samochodem, który rozdajesz. Stary, wygrałeś samochód, także bardzo to gratuluję. Powiem ci, że jestem w szoku, nie? Cały się spuciłem. Nie no, tak szczerze, jak na to, że od złotówki na to zbieraliśmy, to zajebista fura. No ja żałuję, że nie wziąłem udziału w tym konkursie. To jest Mieszko z grupy dealerskiej Cichy Zasada, który ogarnął nam furkę dla zwycięzcy szybko i tanio. No ten wygląda najlepiej. Ten wygląda zajebiście. Te bluzy chyba fajnie poszły, skoro 60 kołaż jest. Kupiłeś? Nie, ale i zaraz idę za tyłek odciskać na kserok. Ale to jest autentycznie lepszy samochód niż ten, którym ja jeżdżę normalnie. Jedyny minus na akumulatorze. Nie wiem, o co chodzi z akumulatorem. Ludzie trąbią, a nawet samochód jest zakryty, a to kto nie przejedzie, to zatrąbi na nas. Trochę jak beta to wygląda, ale jest alfa totalnie. Nie, ostatni jest autentyczny, to ostatni taki w Need for Speedzie widziałem. Przyjechał z ziomalem, który wygląda jakby potrafił poskładać naszą czwórkę w sekundę. Emocje takie, nie? Że całą normalnie na szpilkę. Ja ogólnie się stresuję, bo nigdy w życiu nie przypuszczał, że wygram w ogóle coś, a że samochód to jeszcze. Nie, no uznaliśmy jakby po twojej wiadomości, jakby, że twoja historia, cały kształt jest to fajne, jakby to czym się zajmujesz i że może faktycznie ci pomóc. Jeszcze mówisz, że masz zepsuty samochód aktualnie, tak? No, a czym jeździłeś? Citroen MC4. Moja historia z tym samochodem była taka, że ja go kupiłem do pracy na poczcie. Wtedy pracowałem jako listonosz. No i w tej pracy, no on się całkowicie tam... Tragedia, nie? Co się stało z silnikiem? To bym musiał w sumie włożyć wartość samochodu, żeby on teraz chodził normalnie. To wolałbyś, jakbyś dostał tutaj, jak to, co dostanie, sprzedać i zainwestować w tamto, czy ja tak? Nie. Za dużo było, wiesz, takich historii z nim, że nie. No to jak nie masz fury, to jak jeździsz na treningi? No ogólnie od mojej dziewczyny pożyczałem, nie? I takim Twingo różowym jechałem, kurwa. No dobra, no to zmierzajmy powoli w stronę płachty, a pod płachtą wiesz co się znajduje. Jak się czujesz z tym, że po tym jak odsłoniły tę płachtę, to będzie należało do ciebie? Fenomenalnie, no nie wiem nawet jak opisać to uczucie, stary, nie? Nie wiem jak mam się zachować, naprawdę. Dla mnie to jest coś pięknego. Jak wysyłałeś maila, to w ogóle brałeś pod uwagę, że do ciebie odpiszemy? No. Oglądałem sobie twój odcinek i tak mówię, a chuj tam spróbuję, nie? Co mi zależy? I no stary, i to się dzieje teraz, nie? Tak. Nie jest to Bentley, od razu mówię. Ale zbieraliśmy od złotówki. Weź pod uwagę, jakby wiesz, nie ma co tutaj pompować nadziei, fura jest ok, ale nie jest to nie wiadomo co. Zbieraliśmy od złotówki, szliśmy sobie powolutku, za chwilę będziemy mogli ściągnąć tę płachtę. Ja pierd... Ale w momencie jak je ściągniemy, tak naprawdę ono już jest twoje. W ogóle przepraszam, że dotykam twój samochód. Na 3-4. Dzieje się, to się dzieje. 3-4. Czekaj, odtąd sobie zacznij, zacznijmy sobie od tyłu. Ja pierdolę.
Wiedziałem, kurwa, że coś będzie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym najpierw Przemka trochę nie potrolował. Co, mówiłem, że będzie dobrze. Ty, on nie jest walnięty? Gdzie? Czy to tak w oryginale było? Za darmo dostaję, niech nie narzeka. Skoda Fabia, rocznik 2020. Ej. Przepraszam! Nie, zjebałeś zderzak? No trochę. 1-0, pierwszy właściciel, niepalone, zwierzęta nie były nim wożone. Proszę bardzo, mogę tutaj z tobą? Tak, tak. Zobacz, idealnie. Tu sobie mogę schować rękę, zobacz. I nie będzie widać, kurwa. I mogę jeździć. Na treningi myślisz, że się nada? Myślę, że może być problem i pociągami będę musiał jeździć. Ale jakoś damy radę. Słuchaj, to nie wszystko. Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo musimy dopełnić tutaj pewnych formalności. Pojedziemy po lawetę. Przepraszam, bo widzę, że trochę się spodziewałeś czegoś lepszego chyba, co? No nie, no. Przepraszam, jeżeli zrobiliśmy ci złudną nadzieję. Widziałeś tam po tym odcinku, bo 13 koła. Jako za dużo nie sprzedaliśmy tych bluz później. Jakby mieliśmy po prostu ograniczony budżet. Mieliśmy związane ręce, wydaliśmy wszystko, co mieliśmy. Zapraszam, panowie. Partnerem tej serii była aplikacja do zarządzania biznesem Odoo, na której możecie na przykład postawić stronę internetową i ją łatwo zaprojektować. Odoo pomogło nam wiele razy w trakcie tej serii, to w niej zarządzaliśmy sprzedażą podczas prowadzenia restauracji, na niej stawialiśmy sklep ze sprzedażą ubrań, a także postawiłem na niej stronie, na której możecie aplikować, jeśli chcecie z nami pracować. I to ciągle aktualne. Robimy dużo rzeczy od zaplecza i wciąż szukamy montażystów i operatorów. Dlatego jeżeli czujesz, że jesteś w stanie podnieść poziom naszych filmów, pisz, link w opisie. W trakcie tej serii organizowaliśmy też drugi konkurs, w którym do wygrania było 10 koła za najlepiej zaprojektowaną stronę na Odoo. I Odoo zwycięzca. Siema, Robert. O, wyglądasz jak Betty. Zostałeś zwycięzcą konkursu i wygrałeś 10 tysięcy złotych. Szczerze mówiąc, miałeś na tym, na Instagramie, na relacji, że coś tam z wygranymi ogólnie z konkursu, że no. Się kontaktowałeś i miałem takie, nie udało się. A nie pomyślałeś właśnie, żeby wejść na maila? No, faktycznie. Na co chcesz to 10 koła wydać? No chciałem pojechać, magiczną podróż, wziąłeś przykład, wiesz, z influencerów. Przemka Pro. Dokładnie. Oddawaj 10 koła, nie dostaniesz. Jest problem. Zapomniałem włączyć nagranie ekranu. I w tym momencie powinniście jeszcze zobaczyć nagrania z naszej sesji zdjęciowej, ale się tak się stało, że się jako same skasowały, dlatego Pusia, proszę, zanimuj zdjęcia, które posiadamy i zrób jakąś sztuczną inteligencję. Siema, tu prawdziwy Wojtek. Robimy sesję naszych super ciuszków. O, patrz, jakie śliczne. Padu.pl. Polecam serdecznie. Puś. Oj, Wojtek. Gdzie teraz pracujesz? Teraz w firmie rolniczej pracuję i sobie w domu siedzę przy komputerze. Jeżdżę praktycznie co weekend do Poznania, bo jak nie te zgrupowania, to fizjo odwiedzam, bo u mnie to problem z kontuzjami całe życie. Teraz mam kostkę skręconą, skręciłem ją 2 tygodnie przed turniejem, na którym graliśmy o grupę mistrzowską o medal. Co teraz czujesz? I się cieszę, bo was spotkałem, poznałem i w sumie cieszę się z tego samochodu. Fajne chwile to są w życiu, nie? Że jak oglądasz kogoś, teraz wygrywasz jakiś konkurs i mogę z wami pogadać, no to jest coś takiego zajebistego, naprawdę. Brałeś w ogóle udział kiedyś w jakichś konkursach albo loteriach? Na przykład u Buddy brałem udział u Reziego. Na Mustanga się miałeś chrapkę? Miałem, no, ale... Mustang to też nie jest samochód na polskie drogi. Skoda jest taka bardziej, myślę... Yes. Przystępna. A subskrybujesz MrBeasta? Nie. To dobrze, wtedy byśmy ci odebrali Skodę. Ale to jest tak, że w polu mogą grać tylko osoby z amputacją nogi. Jak nie masz ręki albo urodziłeś się z wadą, tak jak ja, no to grasz na bramce, jak ja mam takiego dłuższego kikuta, to muszę go chować pod koszulkę, wiązać kurwa do ciała, żebym nie miał przewagi nad tymi, co mają na przykład upierdzielone gdzieś tutaj, nie? Ja ci mogę sztuczkę pokazać, ja tą sztuczkę pokazuję wszędzie, nie? Dostałem nagrodę najlepszego bramkarza turnieju, to wszyscy, każdy z piłkarzy i tam trenerów krzyczy sztuczka. I przynajmniej ktoś się tak odwraca, cyk, cyk, cyk. Jest sztuczka. Musi być zabawnie, bo inaczej to... No. Dobra, tutaj sobie, zanim jeszcze polecimy po lawetę, to ogarniemy sobie kilka formalności. Jak myślisz, jakiego koloru jest laweta? Białego. Tak naprawdę, Przemek, mam dla ciebie bardzo złą informację. Ta Skoda, którą tam mieliśmy, to nie kupiliśmy jej. Bo tak naprawdę okazało się, że mieliśmy trochę więcej pieniędzy, bo widzowie kupili bluzy nam za całkiem pokaźną kwotę. I to, co wygrałeś, jest pod tą białą płachtą. Co ty gadasz? Jak myślisz, co to jest? Myślę, że Volkswagen jakiś. Bardzo dobra dedukcja. Musieliśmy się trochę nad tobą poznęcać, podkontenci. Rozumiem. Ale powiem ci szczerze, jest to lepszy samochód niż taki, którym ja jeżdżę. I mówię to z ręką na sercu, naprawdę zajebista fura. Zresztą sam zobacz, bo jakby chciałbym wiele opowiadać, tak jak Budda o samochodach, ale ja tylko wiem, że
potrafią jeździć do przodu i do tyłu, bo Przemek czeka na ciebie. Ja pierdolę. Volkswagen Golf 2019 rok, w ogóle zajebiście wyposażony, ekran dotykowy, w ogóle jakieś takie... Ja pierdolę. Dziękuję bardzo, kurwa. Dziękuję. Jak się czujesz? Jak w siódmym niebie, stary. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Wsiądź, to jest twój samochód, stary, wsiądź do samochodu. Rozwal w ogóle tą bramę od razu. Yeah, ale kozak, ale się odjebało. Jak mi gorąco. Żeby tradycji stało się zadość. Dziękuję bardzo. Zobacz. Widzicie, to się nie trzęsie. To się nie trzęsie, bo za krótka. Oczywiście pokrywamy też koszt podatku, który trzeba zapłacić. Odpal sobie ekranik. Jestem ciekaw po prostu, jak ekranik wygląda. Ło, jak tu pachnie. Czujesz to? Czuję. Pięknie jest. Coś pięknego. Jak miał powiedzieć, nie? To dla mnie to jest idealny wybór. Ja bramki ze sobą wożę na te treningi, mam takie małe, zabieram piłki. Wszystko tu zmieszczę, nie dość, że wszystko zmieszczę, to jeszcze taki komfort jazdy będzie, jeju. Jak zareagują twoi bliscy, myślisz? Ogólnie mama nie dała mi żyć, bo się pytała, skąd ten telefon, czemu taki jesteś rozdygotany. Ja mówię, samochód wygrałem, nie wierzę. Mówi, gdzie jedziesz? Jadę po samochód. Nie wierzę ci. Bardzo spoko była twoja reakcja w momencie, jak ci tą Skodę pokazaliśmy. Zawód poczułeś pewnie trochę przez chwilę, co? Ogólnie powiem ci tak, jak jechaliśmy z Edim tutaj, ja mówię, ja ich oglądam, ja się spodziewam wszystkiego. Jak dojedziemy, na pewno będzie coś musi być takiego, że mnie wyjebie z butów, nie? Ja nie uwierzyłem. Także jak odsłoniłem, to mówię, no wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Może no to... jakbym cię nie oglądał, to bym inaczej tak myślał. A... To źle się spodziewałeś, wysiadłem, bo tak naprawdę twoja jest Skoda. Wracamy po Skodę. Piękny zapach. Szkoda, że makrela łapę tu wsadził i to... Jeszcze jest w automacie. Ja nigdy samochodu w automacie nie miałem. Nie było ci ciężko jeździć w manuale? Normalnie. Ty no weź tam pod emocje powiedz, że ci było ciężko i że to... Oj, uratowaliście mi życie. To było tak ciężko manualem jeździć, no nie dawałem rady. Jak tam, prezesie? Powoli do mnie dociera, że to mój samochód będzie. Już ryczałem tu 3 razy, jak was nie było. Naprawdę ryczałeś? Tak. To co, nagrał? Nie. To po co płakałeś? Cudownie. Chodzi jak złoto. A, ale mam zacierz. Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę. Naprawdę bardzo dziękuję. I pamiętajcie, wierzcie w marzenia. Coś pięknego. Naprawdę. To jest taka pomoc w życiu, że nigdy czegoś takiego od nikogo nie dostałem. To możesz naprawdę uważać, że pomogłeś człowiekowi, który był w dużej potrzebie. Kurde, stary, mega miło to słyszeć w ogóle. I to, że tak się z tego szczerze cieszysz. Byłem skrępowany, dając ci ten wrak, bo wiesz, takie trochę chamskie to było. Ale ratowałem się tą wizją. Dobra, za 10 minut jakby damy ci faktyczny samochód. Wszystko trzeba brać w życiu na pozytywnie. Nawet jak się nie wiedzie, to trzeba z uśmiechem. Do przodu. Wiesz, uważaj na klimatyzację, żeby cię nie przewiała. Ostatnio moja klimatyzacja to było, że 2 okna otwierałem w dół i jechałem. I mi to zależało, żeby w automacie był, bo ja myślałem, że to dla ciebie jest niezbędne. Właśnie powiem ci tak, że jak ja zdawałem prawo jazdy, przyjechał lekarz do szkoły i on do mnie takie coś. A pan będzie w stanie przytrzymać sobie kierownicę tą jedną ręką? A ja mówię, panie. Pan jeszcze nie wie, co ja tą jedną ręką potrafię zrobić. I wtedy mu pokazałeś sztuczkę? Tak, sztuczka jest w ogóle, to jest game changer wszystkiego. A ogólnie poza tym, że jeszcze tej dłoni nie mam od urodzenia, nie? Jak się rodziłem, to lekarz tak się wychylił i mówi do mojej mamy, mam 2 wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Ja poproszę tą złą najpierw. No to jej powiedział, że jestem kurna rudy. A jak zapytała o tą dobrą, to mówiła, ale tą ręki nie ma, ale da se radę. No i tak se radzę, no. Ale ty masz duży dystans, widzę po prostu, nie? Ale to zawsze miałeś? Może kiedyś mniej, jak byłem dzieciakiem. No bo wiesz w sumie, jak to dzieci reagują, jak na siebie ten. Ale jak już tak załapałem, o co chodzi, to ten dystans sam się pojawił. To nie ma co w ogóle, wiesz, się na kogoś denerwować, że on nie umie się zachować w stosunku co do ciebie. No może ludzie nie wiedzą po prostu. Ja zawsze z uśmiechem podchodzę do czegoś takiego i no nie chcę, żeby ktoś w moim obrębie czuł się skrępowany tym, że ja nie mam ręki, nie? Spodziewałeś się kiedyś w życiu, że takie coś mnie spotka? Za chuj. Naprawdę, dla każdego z was bardzo duże podziękowania, bo gdyby nie wy, w sumie gdyby nie ta społeczność YouTube'a, widzowie tutaj, Wojtka, no to nie byłoby tego i nie mógłbym teraz cieszyć się
czymś takim, czymś, co jest dla mnie no jeszcze niepojęte. Myślę, że dojdzie to do mnie tak jutro, pojutrze, tak już naprawdę dojdzie do mnie, że mam taki samochód. Co powiesz o swoim samochodzie, co tutaj skrywa ta bestia? To tu się wlewa płyn do tego, do spryskiwaczy, tyle wiem. Następnie pojechaliśmy do najbliższych osób dla Przemka, żeby mógł się troszeczkę pofleksować. To już chyba nie naprawiasz tego swojego, co? A w życiu. Sprzedam tak jak stoi. Cześć, siemano. Ja. No. Tylko tam stoi, kurwa. Czy mnie wciula robisz? Ty, to na pewno twoja fura? A tak serio? Tak serio. Yeah. Łe, no chłopie, gratulacje, jeszcze raz. Dziękuję. Ale fura zajebista, ja pierniczę. Inny łokieć będziemy wyjeżdżać na zgrupowania. Cuda się zdarzają. Proszę państwa, oto cud, który spowodował, że mój kolega jest teraz najszczęśliwszy. No to trochę widzowie też, także to każdy... Oto pozdrawiam wszystkich widzów, którzy przyczynili się do tego, że jednak mój kolega teraz ma przepiękną furę. Myślisz ogólnie, żeby ją sprzedać, czy zostawiasz sobie? Nie, w ogóle nie myślę o tym, żeby ją sprzedać. Ten samochód zostaje ze mną i myślę, że przez następne 10 lat będę nim jeździł. Beka z makreli, co? Czym on jeździ? Ach, szkoda gadać. Weź to wyprzeć po to. Jedziemy. Ale mam już, czuję, że mam mokre oczy. Dobra, koniec. A ty nie studiowałeś, nie? Nie. Poszedłem do pracy od razu. No trzeba było rodzince pomóc, nie? Finansowo. Żeby ich odciążyć, bo było ciężko, jak ja do szkoły chodziłem. A jak poszedłem, to wiesz, nie? Zawsze z wypłaty coś tam zostawiam w domu mamie. No dobry chłopak, dobry syn. Trzeba mieć dobre serduszko. O, a przed nami KFC, na które będziemy zjeżdżać, żeby się posilić. I żeby zdenerwować maklerkę, która jestem pewien, że jak podejdzie pod kamerę, to będzie to zrzędził, że ej, będę był srani. Ale to chodź, coś dobrego tam zjemy na kaju jeszcze. Najwyżej będę srał przez 3 dni stary tym dziwną mazią. Mówiłem, że to powiem. Jadę i się uśmiecham sam do siebie. Jakbym jakiś nienormalny był. Stary, no zupełnie normalny, w przeciągu kurczę. Jednego dnia nagle dostałeś furę, na którą wiesz, no. Na którą musiał zbierać, kurwa, 10 lat. Dobra, bo koniec. Nie nagrywamy już. Cześć. To mogę wygrać. Zobacz, patrz, jakie no, cudo bluzy, stoi. W porównaniu z tamtym, no to jest różnica, nie? Dziaś? Myślałaś, że jak wyjeżdżał dzisiaj, to z czym przyjedzie? Nie wiem, w sumie, nie zastanawiałam się nad tym, ale myślałam, że coś gorszego. Zawsze możemy wymienić, jak się nie podoba. Mamy też taką Skodę. W dokumentach jeszcze jest twoje. Prawda. To teraz mandatu musisz najebać. Chodzisz, oglądasz, zazdrościsz chyba, co? Tak. Oczywiście, tak chodzi dookoła, tak. Jakby patrzył, jak zajebać go tylko. Siema, widzu. Podoba się auto? Darda. Może się nakarnąć, Przemek. Ja nie mogę, to jest taki aż kiut, że ciebie tak co jakiś czas tak widzę, że łapię, że nagle tak zaczyna się uśmiechać i aż kiwać głową. To jakiś żart, czy naprawdę? A jak myślisz? No, nie wiem. No, odjęło mi mowę. Chyba jest lepsze jak wygrany w Totolotka. No pewnie, że tak. Zajebisty jeszcze ten kolor. Nie, no super. Naprawdę do mnie dociera, że przyjechałem nim do domu i że jest mój, nie? Stoi Twingo Alicji. O, fajny samochód. Dzień dobry. To jest twój samochód? To jest mój samochód. A to jakaś ściema, czy to jest naprawdę? Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Jak się pani podoba samochód pani syna? Jaka fura, ja pierdolę. No, ja tam nie wierzę. Ty normalnie możesz całą rodzinę zabrać. Teraz tak. Jezu, synek, jak ja się cieszę. Ja też. To bez żadnych zobowiązań? Żadnych. Jakaś tereczka może jedna. To też dzięki widzom, że tak ochoczo kupowali ubrania i jakoś tak wyszło. A ty też masz jaką koszulkę? No, dostałem. A na co to pani wygląda? Ten znak? Nie wiem, czy to jakieś gapy, czy co to są. Nie wiem, co to jest. To są skrzydła chyba jakieś, nie? Nie. Niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Uznajmy, że to są szczęśliwe skrzydełka. O, mogą być. No, powtórz sobie. Padł. Pomalowaliśmy mu dupsko farbą i odcisnął to na kartce i wydrukowaliśmy. Fajne. I daniem tej dupy zarobiłem na samochód. Pani syna. Kurczę, pieczoleki. Pomysł, nie? Lepiej zapiąć pasy, Przemak Wara tydzi. To jest automat? Automat. A jak pani mamo, podoba się? No jest fura. W porównaniu z tamtą, co ty miałeś? Dobra, tylko hamuj trochę.
piękny, normalnie piękny. Ale mówimy ciągle o samochodzie czy o Przemku teraz? O samochodzie. Bardzo Przemu ładnie. Płacze, bo liczył na Mercedesa, co? Przepraszamy, że zawiedliśmy jakby, no robiliśmy co mogliśmy. No. Na pewno będę coś szukać i żeby wziąć w czymś udział. Tylko nie u Budy i Oreziego. U nich to tak podobno nie do końca dochodzą te nagrody. Nie, nie. A jeżeli wy chcecie wygrać też nagrodę, to kupujcie nowy drop padu, gorące ciuszki. To zupełnie przypadek, że powstała ta firma. Nie spodziewaliśmy się tego, ale było tak duże zainteresowanie. I po tym ostatnim odcinku i później jeszcze wiele osób do mnie pisało, że postanowiliśmy pójść za ciosem, stworzyliśmy nowe kolekcje i tak jest DNA tej firmy, że dużą część po prostu tego zysku będziemy przeznaczali na to, że osoby, które zakupią cokolwiek na sklepie, będą miały okazję wygrać nowe jakieś rzeczy, samochody, cokolwiek. Zobaczymy. Jak wygrasz następnym razem, to już ludzie będą pewni, że jest ustawione. Nie kupuj, ty masz zakaz akurat. No i co, dziękujemy wszystkim widzom całej tej serii, że byli z nami. To była ciekawa przygoda. To była ciekawa seria, zrobiliśmy ją tak trochę, nawet nie do końca się jaraliśmy ją robiąc na początku. Zmęczyła nas w pewnym Po prostu momencie. Ja bardziej miałem coś takiego, że mnie męczyło, że rozpoczęty był odcinek i niedokończona seria. Jak już to wpełzliśmy, to staraliśmy się to zrobić jak najlepiej, żeby nie było monotematyczne i kreatywnie. Wyszło git, wy pomogliście to popchnąć, a teraz Przemek będzie spijał z tego śmietankę, a my będziemy gnić w naszym Seacie. Ale nie no, cieszymy się, że tak się kanał rozwija, że mamy takie wsparcie od was. I zapowiada się, że będą coraz fajniejsze rzeczy. Także dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych głupotach. Siemanko. Jak Gocha.